Witam Was bardzo serdecznie, ponieważ jestem w posiadaniu dwóch dysków SSD Transcend 230S o pojemności 512GB każdy. Postanowiłem, że zrobię dla Was dzisiaj krótki poradnik jak połączyć dwa dyski w RAID, czyli tak zwaną macierz. Z dwóch dysków uzyskamy tylko i wyłącznie RAID 0 lub też RAID 1, nic więcej tutaj nie wykominujemy. Oczywiście nie oznacza to, że tylko i wyłącznie dyski SSD możemy łączyć w RAID, bo jasna rzecz, że możemy połączyć dyski Mechaniczne. Natomiast tutaj panuje jedna zasada, której powinniście się trzymać. Mianowicie, jeżeli łączycie dyski w RAID, to dobierajcie dyski o tej samej pojemności. Nie mówię, że to muszą być dokładnie te same dyski, ale żeby pojemność była identyczna. Dlaczego? Dlatego, że łącząc dwa dyski w jedną przestrzeń roboczą, zawsze będziecie limitowani do tego dysku, który ma mniejszą pojemność. Czyli powiedzmy, jeżeli ten dysk ma pojemność 250 GB, a ten 500, łącząc je, nieważne czy w RAID 1, czy w RAID 0, uzyskacie zawsze pojemność tego mniejszego dysku. Także nie ma sensu marnować po prostu przestrzeni roboczej. Co do RAID 0. Tutaj łączymy dwa dyski w jedną powierzchnię roboczą, czyli z dwóch dysków, powiedzmy 500 GB, otrzymujemy jeden, jeden terabajt. Zdecydowanie przyspieszy nam to transfer na dyskach, także będą one szybciej działały. To później oczywiście Wam pokażę. Natomiast nie mamy żadnego zabezpieczenia danych. W przypadku RAID 1, łącząc, powiedzmy, dwa dyski 500 GB w RAID, uzyskujemy powierzchnię tylko i wyłącznie jednego dysku. Ale za to dane Wasze będą lepiej zabezpieczone. Tak naprawdę to pozwólcie, że Wam to zobrazuje. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Zaczniemy od RAID 0. To są nasze dane. To są dyski oczywiście połączone w jedną powierzchnię roboczą. I w przypadku RAID zero połowa danych zapisywana jest na jednym dysku, druga połowa na drugim dysku. Czyli wygląda to mniej więcej w ten sposób. I jeżeli jeden z dysków Wam padnie, to niestety zostajecie tylko z połową danych. Czyli tracicie tak naprawdę wszystko, bo tych danych odzyskać nie możecie. Bo druga połowa znajduje się na uszkodzonym dysku. Oczywiście zyskacie na szybkości, bo Będą szybsze transfery zapisu i odczytu, natomiast niestety dane nie będą bezpieczne. Natomiast w przypadku RAID 1 wygląda to inaczej, bo wszystkie dane zapisywane są na jednym i na drugim dysku, czyli wygląda to mniej więcej w ten sposób. Czyli jeżeli jeden z dysków Wam padnie, to 100% danych macie zachowanym na drugim dysku, także ten możecie sobie podmienić, przebudować RAIDa. I nie tracicie danych. Oczywiście w tym wypadku nie ma mowy o żadnym zwiększeniu wydajności dysków, czyli o zwiększeniu transferu zapisu i odczytu. Za chwilę przejdziemy do BIOS-u i pokażę Wam jak połączyć dwa dyski w RAID, natomiast wcześniej zerknijcie jeszcze na wyniki w benchmarku AS SSD. Dysku Transcend 230S 512 GB, sekwencyjny odczyt 505 MB na sekundę i sekwencyjny zapis około 453 MB na sekundę. Poradnik zrobię dla Was na przykładzie płyty gigabyte z chipsetem Z170. Tutaj wystarczy w Biosie wejść w zakładkę Peripherals, następnie zakładka SATA i konfiguracja RST. I w zakładce SATA Mode zmieniacie ZHC na Intel RST Premium, czy jak to woli Intel RST Premium. Teraz należy zrestartować komputer, wejść do Biosu po raz kolejny i później wejść do zakładki EZ Ride. Za chwilkę wam to pokażę. Natomiast na innych płytach, chociażby płytach MSI, musicie wejść do zakładki zaawansowane, znaleźć opcję Windows Features. I w tej zakładce zmienić na Windows WHQL. Następnie zrestartować komputer, wejść do bios po raz kolejny. I w zakładce właśnie SATA Mode musicie zmienić na RAID, znaczy z opcji AHCI na RAID. Znowu zrestartować komputer, wtedy pojawi Wam się w zakładce zaawansowane opcja RAID Expert 2 bodajże, tak to się nazywa. I tam ustawiacie swojego RAIDa. Ok, teraz przejdźmy do rzeczy, czyli idziemy do zakładki EZ RAID. Teraz zobaczcie, mam tutaj wykryte dwa dyski Transcenda 512 GB. Są to dyski oczywiście na SATA, także wybieracie akurat ten interfejs. I macie do wyboru RAID 0 lub RAID 1, bo z dwóch dysków tylko te dwa RAIDy możemy wykonać. Zanim zrobię RAID 0, to pokażę Wam jeszcze jak wygląda RAID 1. Także wejdziemy sobie do niego. I to jest, zobaczcie, pomimo tego, że mamy dwa dyski 500 GB, to powierzchnia po połączeniu tych dwóch dysków w RAID będzie tylko powierzchnią jednego z dysków. Czyli tracicie tak naprawdę dużo przestrzeni. Można powiedzieć tracicie jeden dysk SSD. A jak wiadomo, swoją kosztuje. Także jest to bezpieczniejsza opcja. Zabezpieczacie swoje dane, natomiast tracicie, jak mówię, sporo przestrzeni. Wejdziemy sobie. Aj, nie tak. Wejdziemy sobie teraz do RAID 0. I zobaczcie, tutaj mam również dwa dyski Transcenda po 500 GB. I powierzchnia tych dwóch dysków po połączeniu będzie podwojona, czyli będziemy mieć 953 GB dokładnie, czy 953,8 GB. Także teraz wystarczy kliknąć Proceed, czyli stworzyć RAIDa i później możecie już stawiać na tym system. Jestem teraz w trakcie instalowania systemu operacyjnego. Jak widać, mamy jedną powierzchnię 953,9 GB, czyli powierzchnia stworzona z dwóch dysków. Także instalujemy system i sprawdzimy sobie oczywiście za chwilkę, jak wygląda wydajność tych dwóch dysków połączonych w RAID 0. OK, system postawiony. Jak widać, mam tutaj dwa dyski połączone w RAID pokazane jako jeden dysk. Jeszcze wejdziemy sobie w zarządzanie dyskami. Proszę bardzo, tak to wygląda. Czyli jedna powierzchnia robocza. Ja teraz to pozamykam. Zrobiłem oczywiście test w benchmarku AS SSD i można powiedzieć tak naprawdę, że podwoiliśmy wydajność tych dwóch dysków. Także super sprawa jeżeli pracujecie na dużych plikach, czy powiedzmy obrabiacie dość skomplikowany materiał wideo, z pewnością da Wam to boosta. Ale pamiętajcie, dane nie są zabezpieczone, także w przypadku Powiedzmy uszkodzenie jednego z dysków, tracicie wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to walcie śmiało w komentarzach, chętnie odpowiem. Zwłaszcza użytkownicy płyt MSI, tam troszeczkę więcej trzeba się pobawić w ustawieniu RAIDA. Natomiast nie jest to skomplikowane. I przypomnę tylko: RAID 1 w przypadku, kiedy chcecie zabezpieczyć swoje dane. W tym momencie macie pewność, że jak coś się stanie, jeżeli jeden z dysków padnie, to cały czas macie backup na drugim. Możecie przebudować wtedy, macie RAID. Natomiast pamiętajcie, że tracicie powierzchnię jednego dysku, także spora strata jeżeli chodzi o przestrzeń roboczą i oczywiście strata w postaci kasy, bo dyski, no powiedzmy sobie, tanie nie są, zwłaszcza dyski SSD. W przypadku RAID 0 łączymy dwa dyski w jedną powierzchnię roboczą, uzyskujemy większą szybkość, co przyda się przy pracy na dużych plikach, powiedzmy, czy też jakiejś skomplikowanej obróbce materiałów wideo. Linki do obydwu dysków, znaczy do obydwu, linki do jednego dysku znajdziecie w opisie tego filmiku, tam Was odsyłam. Jak zwykle zapraszam Was na stronę g2a.com, gdzie można kupować sprzedawać gry a z kodem, który zobaczycie na ekranie macie 3% kaszbaku. gdyby ktoś był zainteresowany, zachęcam. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.